Cześć, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmie, w filmie, na który myślę część z Was czekała. Ja nie zamierzam robić z tego jakiejś wielkiej tajemnicy, tak naprawdę po paru dniach vlogowania byście się i tak zorientowali co i jak, dlatego dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć o tym, czy wracam do pracy, czy nie wracam, jakie były moje decyzje, jakie były moje przemyślenia, dlaczego podjęłam taką, a nie inną decyzję, jak się do tej decyzji przygotowywałam, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam na film. Nie zamierzam przeciągać tego filmu i robić z tego jakiegoś clickbaitu, w którym na końcu powiem Wam puentę i będziecie musieli obejrzeć to w całości, więc jakby w skrócie mówiąc, zdecydowałam się na to, żeby zostać z Antkiem w domu, no i przejść naraz na urlop wychowawczy. Długo się nad tym zastanawiałam, tak naprawdę ta myśl pojawiła się jakoś niedługo po urodzeniu Antka, nie byłam tego w 100% pewna. Oczywiście coś tam sobie myślę odnośnie czegoś, o czym nie chcę mówić, tak to powiedzmy ogólnie, jeżeli coś wypali, to oczywiście Wam powiem, ale na chwilę obecną po prostu będę się zajmować wychowywaniem Antka. U nas ta sytuacja dodatkowo była podyktowana tym, że nie mamy możliwości, żeby powierzyć Antka komukolwiek z rodziny, także wizja była albo niani, albo żłobka. Już Wam w jednym z filmów tłumaczyłam, dlaczego nie chcę oddawać dziecko niani. Jedyną opcją był ewentualnie żłobek. Jeżeli jeszcze nie oglądaliście tego filmu, to oczywiście podlinkuję Wam go na samym końcu. I powiem Wam, że tak naprawdę to była trudna decyzja. Oczywiście teraz te z Was, które wracają do pracy, mogą powiedzieć, co Ty mówisz o trudności decyzji, wiesz, jak trudno jest wrócić do pracy. Oczywiście ja sobie zdaję z tego sprawę i myślę, że tak naprawdę ta sytuacja pokazuje, jak trudno jest być mamą, jak trudno jest być rodzicem, bo tak naprawdę trudno tutaj postawić, nie wiem, znak wyższości, równości. Trudno te dwie sytuacje postawić na szali i powiedzieć, ok, ta jest trudniejsza, ta jest łatwiejsza. Tak naprawdę, gdybyśmy wzięli kartkę i napisali po jednej stronie plusy i minusy jednej sytuacji i plusy i minusy drugiej sytuacji, myślę, że każda z nich miałaby zupełnie właśnie inne twarze. Dla mnie to było stresujące, bo bałam się, nie ukrywam, o jakby część finansową naszej rodziny i dlatego też nagrywałam dla Was filmik na temat oszczędzania, bo to był bardzo ważny dla mnie element. Powiedziałam mężowi, że mogę zostać ewentualnie w domu w momencie, kiedy zbuduję sobie pewne zaplecze, żebym się czuła po prostu pewnie, że cokolwiek się nie zdarzy, to mam jakieś zabezpieczenie. I jeżeli myślicie w ogóle o takim rozwiązaniu, żeby zostać w domu, to polecam Wam zacząć myśleć o tym trochę wcześniej, żeby nie decydować na ostatnie momenty i właśnie potem bać się, jak związać koniec z końcem, tylko na przykład przez całą już ciążę, jeżeli myślicie już w ciąży o takim rozwiązaniu, bądź w momencie, kiedy się taka myśl pojawia, to po prostu gdzieś tam sobie odkładać część pieniędzy też na taką ewentualność, że właśnie nie wracamy. Jeżeli odłożymy te pieniądze, to wiecie, one tam nie zginą w momencie, kiedy wrócimy do pracy, po prostu będziemy mieli ewentualnie więcej oszczędności, ale zawsze jest takie zaplecze, że mamy taką możliwość po prostu skorzystania z tego, że możemy zostać w domu. I powiem Wam, że to też nie jest tak, że wiecie, o, zostaję w domu, mam zapewniony jakiś tam byt finansowy, gdzieś tam w głowie i tak ciągle myślałam o ewentualnych mojej karierze. Kiedyś myślałam, że wiecie, będę się piła po szczeblach kariery, no w jakimś stopniu rezygnuję z tego, chociaż wiem, że w moim zawodzie nie będzie problemu z powrotem, czy to do mojej pracy, czy to do jakiejkolwiek innej. Dla mnie też ważne jest to, żeby nie być pracownicą, która, wiecie, w ostatnim dniu możliwym, zamiast wrócić, nagle informuję przełożonego o tym, że jednak zostaję na wychowawczym, dlatego ja zdecydowałam się i podjęłam tę decyzję już w grudniu i w grudniu powiedziałam przełożonym, do kiedy planuję wykorzystać urlop, na ile złożyć na ten moment wychowawczego. Nie będę Wam mówić, ile wypisałam tego wychowawczego, bo tak naprawdę to nie ma znaczenia. Wychowawczego przysługuje nam 35 miesięcy, tak naprawdę 36, ale jeden jest dla taty i nie może on się jakby go zbyć dla mamy. Wychowawczy jest oczywiście niepłatny, nie odprowadzamy wtedy też składek emerytalnych. Wiemy, że mało kto w młodym wieku myśli o emeryturze i myślę, że z ZUS-u emerytury się nie doczekam, ale jednak gdzieś tam wewnątrz myślę o tym, że jednak to jest okres nieskładkowy. No a wiadomo, to się potem może zawsze różnie odbić w naszej starości, także też warto pomyśleć o ewentualnie odłożeniu jakichś pieniędzy na starość. Wiem, to tak brzmi, ale no
wiecie, potem łatwiej jest narzekać, że się czegoś nie robiło w młodości, a można było. I uważam, że nie ma sensu mówić, do którego momentu zdecydowałam się zostać w domu, bo jeszcze ten moment mogę przedłużyć. Urlop ten 35-miesięczny możemy podzielić na 5 rat, możemy wrócić do pracy i zdecydować z powrotem, że wracamy na przykład na wychowawczy, także to możemy wykorzystać w kilku ratach, więc na razie wypisałam jedną z tych części. No ale tak jak mówię, nie ma sensu, bo jeżeli Wam bym powiedziała, że nie wiem, wypisałam go do września, no to we wrześniu będziecie pytać znowu, to co z tą pracą? co z tą pracą, więc na razie po prostu rozłóżmy to długoterminowo, że zostaję w domu. Także to tyle. No mówię, nie będzie to jakiś mega długi film, ale wiem, że część z Was jest zainteresowana tematem. Będziecie na pewno pytać, co zdecydowałam, więc taka jest na chwilę moją obecną decyzja i jakby też Wam uprzedzę, bo teraz część osób, która jest w ciąży, uzna, no to może założę sobie kanał na YouTubie, skoro da się potem zostać i utrzymać. To nie jest tak, że kanał na YouTubie daje mi, nie wiem, jakiś przypływ takiej gotówki, że mogę sobie pozwolić na to, żeby zostać. Tak, tylko informacyjnie, że jeżeli ktoś jakby, oczywiście każdemu życzę, jeżeli ktokolwiek myśli o założeniu kanału na YouTube, to jeżeli ma tylko taki pomysł i jakiś pomysł na siebie, to zachęcam, bo jakby wiecie, YouTube jest bardzo szeroki i wszystkich przyjmie, ale nie jest to jakby na chwilę obecną dla mnie jakieś takie źródło utrzymania, żebym mogła o tym myśleć jakby poważnie. Jestem ciekawa Waszych decyzji, jak Wyście zdecydowali, co było Waszym motywatorem, co Was skłoniło do tego, żeby na przykład wrócić do pracy. Wiem, że jest sporo osób, które po prostu mam, które chcą się też realizować i nie wyobrażają sobie właśnie zostania w domu. Mam kilka koleżanek, które wiecie, tuptają nogami na zasadzie niech się kończy ten macierzyński, bo nie wytrzymam w domu i też to rozumiem, bo dla mnie tą odskocznią, nazwijmy taką pracą, jest właśnie YouTube i dzięki temu może nie tuptam właśnie nogami, bo mam takie poczucie, że coś tam mam do zrobienia właśnie, zmotywowania się, że trzeba się ogarnąć, nie wiem, stanąć, pomalować się, odpisać na komentarze, odpisać na maile. To jest w jakimś stopniu budowanie swojej marki, pomyślenie o jakichś filmach, zaplanowanie wielu rzeczy. Dla mnie to jest super zabawa, ale to też jest w jakimś stopniu, nazwijmy to pracą i może dlatego nie czuję takiej presji powrotu do pracy, do ludzi, bo mam kontakt z Wami. Ale nie ukrywam, że jestem bardzo ciekawa Waszych opinii na ten temat, tego, co Wy zdecydowaliście, bo wiele z Was też kojarzę z komentarzy, wiele z Was rodziło mniej więcej tak jak ja, w tym samym okresie, co ja. No i jestem ciekawa, co tam ciekawego wymyśliliście, czy może komuś na przykład udało założyć jakiś własny biznes w trakcie. To jest właśnie dla mnie zawsze fajne, jak ktoś mówi, że o, wykorzysta macierzyński na założenie biznesu. Chciałabym poznać te panie, bo myślę, że przez pierwszy rok to jest prawie niemożliwe, tak mi się wydaje, bo jednak mnogość obowiązków, zmęczenie, jednak w trakcie dnia jest trudno coś załatwić, a większość biznesów jest jednak trudno załatwiać wieczorami. Nie ukrywam, że myślę, że za jakiś czas może się zdarzyć, że Antek na parę godzin pójdzie do żłobka. Zobaczymy. Zobaczymy, a może skorzystam z usług jednego ze żłobków. Gdzieś to tam mam wewnątrz. Widzę, jak fajnie się bawi z dziećmi i chciałabym po prostu, żeby nabywał kontakt z rówieśnikami. Oczywiście nie przez wakacje, bo w wakacje będzie na pewno dużo czasu spędzał na placu zabaw, ale jak przyjdą takie, wiecie, chłodniejsze dni, no to może go będę tak wypychać do dzieci i może właśnie wtedy pomyślimy coś o jakimś żłobku. Na jakieś godziny, coś takiego. Zobaczymy, gdzie nas też powieje, zawieje. Będę Was w razie czego update'ować. Niech tak zabrzmi korporacyjnie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach. Jeżeli nie widzieliście filmu Żłobek czy Niania, to zapraszam Was do kliknięcia górnego linku, a film o oszczędnościach znajduje się na dole. Nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału i do zobaczenia.